Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i tym razem przyjrzymy się ogólnej sytuacji, tym razem w Europie. I tak patrząc na to, co się dzieje, zapaść demograficzna, odrzucenie moralności, zapaść kulturowa, zalew przyjezdnych, wariacje na temat tego, żeby życie miało smaczek, raz dziewczynka, raz chłopaczek, niedługo jak to dalej pójdzie, chyba będzie raz dzieciaczek i raz umarlaczek. No to już przebijamy wszystkie możliwości absurdu. Dofinansowywanie tutaj jakichś operacji zmiany płci, żeby firmy miały dopłatę z budżetu. Oczywiście robią z nas wiatrak, żeby niemiecki Siemens mógł się utrzymać i tak dalej, i tak dalej. Patrząc na to wszystko, widać, że kraje Unii Europejskiej, zwłaszcza kraje zachodnie, no niestety od jakiegoś czasu też pomału dołącza do tego nasz kraj. Są krajami, które można określić domem staruszków, gdzie wszyscy powariowali. Oczywiście, jak już mówiłem, problemy demograficzne nie są problemem tylko Europy, ale też i pewnej części dużej Stanów Zjednoczonych, Kanady, Japonii, bardzo gwałtownie Korei Południowej, Tajlandii, Tajwanu, no i Chin ostatnio nawet, czy nawet niektórych krajów, gdzie dominuje ludność mulacka i murzyńska, nawet jak Karaiby powoli już się zaczyna w niektórych krajach jak Kuba czy Bahamy. Elektronika to jest prawo, już o tym mówiłem. Niemniej jednak dom wariatów, czyli dom staruszków, w którym wszyscy powariowali, zwany Unia Europejska, przoduje w głupocie. Pod każdym względem. Ostatnio słyszałem coś takiego, że w Berlinie był mecz reprezentacji Niemiec i reprezentacji Turcji. No, jeden z wielu meczy w piłkę nożną międzynarodowych. Ale było coś niezwykłego na trybunach. Piłkarze niemieccy czuli się niezbyt komfortowo, ponieważ około 90% publiczności to byli niemieccy Turcy, którzy dopingowali nie drużynę niemiecką. Jakoś nie mieli wdzięczności za to, że biorą niemiecki socjal w większości, tylko dopingowali drużynę turecką. No, to też widać, jak dom wariatów zapędza się w coraz gorsze czeluścia głupoty. To jest problem z dwóch stron, i z niemieckiej, że z powodu dobrobytu i odrzucenia moralności przestali się wystarczająco rozmnażać i pracować nad swoim przetrwaniem, i w ogóle duża część z nich przestała pracować, i ze strony Turków niemieckich, którzy, jak mówię, siedząc na niemieckim socjalu, rozbestwili się, zwłaszcza w trzecim pokoleniu, i nie za bardzo są akceptowani przez tamtejsze społeczeństwo. No to wiadomo, że jest kontrreakcja. Prawie każdy z nich patriota turecki, janczar na socjalu niemieckim. Każdy janczar podbija kolejne tereny. Wielki tutaj turecki wojownik. A duża część z nich nawet w Turcji nie była. A jak była, to tylko odwiedziła dalszą rodzinę na wakacjach. Więc prawie nic o Turcji nie wie. Chciałbym zobaczyć tych ludzi, jakimi patriotami byliby, gdyby żyli we współczesnej Turcji u Erdogana. Dźwigali wielką inflację, jeszcze większą, dźwigali konflikty narodowościowe, jakie tam są, i inne niedogodności, jakie są w tym państwie, które co prawda próbuje się rozwijać, niemniej jednak ma sporo problemów i także wielu chłopaków tam idzie w kamasze i ginie za do tej pory nieudolne próby podbojów nawet najmniejszej prowincji Syrii, Idlib. Czyli ginie za próby podbojów pseudosułtana Erdogana. Więc zobaczylibyśmy, jakby ci wypasieni i wyleniali Turcy na niemieckim socjalu, którzy będąc tam są wielkimi janczarami, tureckimi patriotami, jak ich patriotyzm by przygasł już w Turcji. Jak to zawsze mówię, przypomina mi się przykład przywódców Hamasu, którzy obecnie siedzą w luksusowych willach w Katarze, w dzielnicach na przedmieściach miasta Doha, które zresztą jest fajnym miejscem do odwiedzenia, i żyją sobie wygodnie, a swoich rodaków wpędzają swoją polityką i posunięciami w coraz większe kłopoty i coraz więcej posyłają ich na śmierć. Jak mówię, patriotyzm i wojowniczość za granicą dobra rzecz. Bądź patriotą w kraju i wojuj wszelako, nie tylko fizycznie, ale także umysłowo czy swoją pracą, za kraj, będąc w kraju. To wtedy pokażesz, że jesteś prawdziwym patriotą. Niemniej jednak, mówię, wracając do tematyki dom staruszków, zachodnia Europa powariował kompletnie. Dlatego tym bardziej powinniśmy my, jako
Mieszkańcy krajów, gdzie jest jeszcze świadomość normalności, gdzie jest jeszcze chęć utrzymania tej normalności, powinniśmy naciskać protestami wszelakimi na rządy, żeby nie wprowadzały pod oczywiście naciskiem finansowym, oni to robią, różnych korporacji, służb specjalnych oraz naciskiem różnych państw, żeby nie wprowadzały kolejnych regulacji, które zmienią nasz kraj w jeszcze większy dom staruszków, gdzie wszyscy powariowali, ponieważ nic z tego dobrego nie wyjdzie. A patrząc na globalną konkurencję, jak już mówiłem, mimo że cały świat ma obecnie praktycznie wielkie problemy, to najsłabiej w tej konkurencji, już nie mówię o przywództwo, ale i nawet o przetrwanie, wypada właśnie zachodnioeuropejski dom staruszków, gdzie naprawdę wariactwo doszło już do zenitu, kiedy na siłę pcha się opcję zjednoczenia wszystkich krajów i stworzenia tak zwanego superpaństwa. Biorąc pod uwagę warunki, jakie to superpaństwo ma, od demograficznych przez kulturowe i gospodarcze, nie wróżę temu projektowi, nawet jak do niego dojdzie w długiej przyszłości. Jak już mówiłem, skończy się to byłą Jugosławią na wielką skalę, a problem jest, że niektóre te państwa, niektóre nawet oficjalnie mają broń atomową i nie tylko, i kupę broni chemicznej itd., itd. No ale to już, jak mówię, chciałbym, żeby mój region Europy, z którego pochodzę, odgrodził się od tego, bardzo mocno nie wchodził w to, a jak Zachód chce sobie tańczyć w swoim ideologicznym szale, zwariowany dom staruszków. Droga wolna, ale bez nas. I mam nadzieję, że dzięki nam wszystkim tak będzie. Musimy nad tym ciężko pracować, bo wariactwa Zachodu to nie jest nasz problem, to nie są nasze wariactwa. To nie jest ten Zachód, o którym wielu ludzi śniło, to nie jest ten Zachód, o którym wielu ludzi marzyło, to nie jest ten Zachód, gdzie jeszcze 30-40 lat temu wielu ludzi pracowało i jakoś dało się żyć. Naprawdę to jest już czeluść ideologicznego obłędu, od którego trzeba się trzymać z daleka. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.